Dawno, dawno temu w Janowcu nad Wisłą w potężnym zamku mieszkała piękna Helena. Helena wolny czas spędzała w parku słuchając śpiewu ptaków. Tam właśnie poznała biednego rybaka, który nosił ryby do zamku. Spotykali się coraz częściej, aż się w sobie zakochali. Gdy ojciec Heleny dowiedział się o tym, wściekł się strasznie, zagroził. Jeśli jeszcze raz się z nim zobaczysz, to spotka cię kara. Wielki magnat nie mógł się zgodzić na związek córki z biednym rybakiem. Taki mezalians to wstyd dla ich rodu. Jednak miłość zakochanych była silniejsza niż strach przed ojcem. Helena spotkała się znów ze swym rybakiem. Magnat, dowiedziawszy się o tym od służących, wpadł w szał. Na nic były błagania córki. Kazał zamknąć Helenę w wieży, żeby zapomniała na zawsze o rybaku. Helena była zrozpaczona, nie wyobrażała sobie życia bez swojego ukochanego. Załamana włożyła czarną suknię i skoczyła z wieży. Na zamku zapanował wielki smutek. Ciało Heleny w kryształowej trumnie spoczęło w Kazimierzu Dolnym. Jednak na zamku zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Mieszkańcy Janowca stwierdzili, że to duch Heleny chce wrócić do zamku. Rodzice dziewczyny przywieźli trumnę do Janowca. Ale nie dało to spokoju Helenie. Do dziś wśród ruin można spotkać nieszczęśliwego ducha. Czarnej damy.